Wesołe Miasteczko i Bawialnia w Sielpi przy ulicy Kąpielowej zapraszają do wspólnej zabawy. Moc atrakcji na zewnątrz i największa w regionie wewnętrzna bawialnia. Telefon 665-188-568. Więcej informacji na www.wesołemiasteczkosielpia.pl. Dziś w pierwszym sparingu rozpoczęliśmy ze Skalnikiem Sulejów. Wygraliśmy go 2-1. W pierwszej połowie 1-0, w drugiej 1-1. Myślę, że pierwsza połowa była dosyć intensywna. Wyglądało to dosyć solidnie. Myślę, że na pierwsze nasze przetarcie w sparingach wygląda to obiecująco. Od kiedy zawodnicy trenują, jak często? Otóż zaczęliśmy 8 lipca, trenujemy na własnych obiektach, w pierwszym tygodniu 4 razy, w następnym też 4 razy, teraz dojdzie nam taki maraton sparingowy, więc myślę, że będziemy regulować to sparingami i minutami zawodników w sparingu. No chcemy jak najszybciej zgrać ten zespół, żeby móc jakby mieć jasność na danych pozycjach, kto jest najbliżej wyjściowego składu. Jak póki co ocenia Pan formę zawodników przed sezonem? Jak najbardziej pozytywnie, bo doszło naprawdę wielu zawodników, czy to młodych, czy doświadczonych, i jakby szybko się wkomponowują w ten skład. I myślę, że po tych ubytkach, które się pojawiły w naszym klubie, i nie ma co ukrywać, że to były kluczowe postacie, które dużo wnosiły do naszej gry. Musieliśmy szybko zareagować na to i przebudować ten zespół, i ta przebudowa jest w trakcie. Tak na dobrą sprawę wszystkie sparingi będą ukierunkowane na to, żeby zgrać zespół i żeby przygotować się maksymalnie i optymalnie do pierwszego meczu ligowego. Kiedy następny sparing, z kim i czy to będzie trudny przeciwnik? Każdy przeciwnik, z którym będziemy grać w sparingach, jest układany pod to, żebyśmy mieli problemy, żebyśmy musieli się sprężać, żeby te spotkania, wyciągać z nich wnioski i popełniać też błędy, z których później będziemy mogli wyciągać wnioski, tak bym powiedział to. Natomiast następny sparing jest w Szydłowcu z Szydłowianką. Później z Piotrkowią u siebie, z Piotrkowem Trybunalskim u siebie sparing w sobotę. Więc myślę, że ten nawał tych sparingów będzie co oglądać i będzie na co patrzeć, jeśli chodzi o budowę składu.